Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Tak. I jeszcze odrobina czarnego tuszu. Tak. Tak mogłoby być. Trochę się rozmazało. O, teraz jest dobrze. Jeszcze trzeba przypudrować ogonek. A co on taki wygnieciony? Nie no, w takim stanie nie można go pokazać. Trzeba go rozprasować na gorąco. A może... Może zrobić sobie pasemka? Tak, pasemka to jest to. Tak, zostaje jeszcze piłowanie i malowanie pazurków w takie, no jakieś takie dyskretne wzorki, żeby zdobiło, ale nie rzucało się za bardzo w oczy. Jak myślisz, encyklopedio, czy mogą być to niezapominajki? Pewnie, że tak. I będą doskonale pasowały pod kolor twoich oczu. A te pasemka to chyba też nie jest zły pomysł. Tylko trzeba to odpowiednio zrobić. A ja nie mam doświadczenia. Ty się nie martw, ja ci we wszystkim pomogę. Zobacz, jak wyszły moje. I co, mogą być? Pewnie, że tak. Jak marzenie. Ale czy ja też tak będę wyglądać? Przecież ja taka zwykła myszka jestem, a ty wyglądasz jak królowa. Myślisz, że oni to zauważą i docenią? Oni? To znaczy kto? Jak to kto? Arlik i Moduś oczywiście. Oni. Oni to może zwróciliby uwagę na nasz wygląd, gdybyśmy poszły na bal pomalowane na zielono. Ale nie sądzę, żeby tak było. No, nie ruszaj się tak bez przerwy, bo lakier mi się rozmazuje i zamiast nie zapominaj, jak wyjdą pleksy. O, teraz dobrze. Wiesz, oni to zwracają uwagę na zupełnie inne sprawy. Tak, dobrze. No dobrze. I jak ci się podoba moje dzieło? Wspaniałe, niezapominajki jak żywe. Ale ty jesteś zdolna dziewczyna. Doskonale, to jest to, o co mi chodziło. Arliku, Arliku! Co ty się tak kręcisz? Bo ja nie rozumiem, co można robić tyle czasu w łazience. Ile można tam siedzieć pod pozorem poprawiania fryzury? Jak widzisz długo. Co próbuję tam do nich wejść, to ciągle słyszę za 5 minut, za 5 minut. Mija następna godzina i znowu słyszę, jeszcze tylko 5 minut. A to już trwa tyle godzin. Dobijasz się do tej łazienki, dobijasz, nie dajesz im spokoju, a one muszą przygotować się do balu. A do czego się tu przygotowywać? No czego? Przecież tu szkoda czasu. Już jesteśmy koszmarnie spóźnieni. Sanie czekają, śnieżyca coraz większa. Za chwilę zegar zacznie bić północ, a one siedzą tam w łazience i robią te... No właśnie, ale właśnie co one tam robią? Przecież już ci mówiłem, nie denerwuj się, Modusiu, a swoją drogą to wybrałeś naprawdę doskonałe miejsce na bal. Świetne, prawda? Stary zamek w środku lasu i sanie, którymi dojedziemy na miejsce. Tak, jak myślisz? Czy Ogonisia będzie zadowolona? Pewnie tak, a aparat przygotowałeś. Jaki aparat? A po co aparat? Żeby robić zdjęcia. No nie, zapomniałem. To wiesz, idę go poszukać, bo znowu będzie na mnie... A zresztą szkoda słów. Faktycznie, ale może pójdziesz...
Ale śnieżyca, końca nosa nie widać. Czy my już wyjechaliśmy z tego lasu? Jeszcze nie, ale pogoda coraz gorsza. A czy my na pewno dobrze jedziemy? Bo jak ja dobrze pamiętam, ten GPS profesora w czasie ostatnich wakacji nie zdał egzaminu. Nie zabrałem, myszko. Tym razem to Moduś wyznaczył trasę. Ale faktycznie coś za długo jedziemy. Modusiu, czy ty nie zgubiłeś drogi? Nie ma obaw. 3 razy sprawdzałem całą trasę na mapie. Ale mnie już zaczął drętwieć ogonek z zimna i dostałam już dreszcze. Mam złe przeczucia. Już nawet nie wspomnę, że nogi mi zupełnie odmarzły, a za moment zamienię się w jeden wielki lodowy sopel. A ten las jest coraz gęstszy i gęstszy. Końca nie widać. Słyszycie? Tam coś wyje. A nie mówiłam, że wyje? Ojej, to może duchy. Coś ty, w lesie, przy tej temperaturze, żaden duch by nie wytrzymał. Ojej, to pewnie wilki, one nas zjedzą, ja się boję. Ze mną nie zginiecie. Zabrałem ze sobą dużo sztucznych ogni i petard. Zaraz je wystraszy. O, masz, ty paskuda, ty paskuda, masz! Ze mną nie zginiecie. Widzicie, jakie skuteczne? Co do tego, to miałbym poważne wątpliwości. Ja też. To drzewo, o, to takie rosochate. Kochany Moduś, mijamy już po raz 5. Tak, 5 w ciągu ostatniej godziny. A co do straszenia wilków petardami, to mam swoje zdanie. Tobie, encyklopedio, naprawdę trudno dogodzić. W lesie wszystkie drzewa wyglądają tak samo, a petardy... No przecież muszę was bronić. Zobaczcie, śnieżyca już ucichła. To teraz zatrzymamy się, popatrzymy w gwiazdy i znajdziemy drogę. Zaraz. Gdzie tu jest duży wóz? Wolałbym bardziej skuteczne sposoby. Ja również mam dość już tej podróży. Ma pan jakiś pomysł, profesorze, żeby wydostać nas z tego lasu? Muszę to przyznać z przykrością, ale nie. Zaraz. A gdzie pan ma tego palmotopa od świętego Mikołaja? Zupełnie o nim zapomniałem. Jest, tu w wewnętrznej kieszeni. I najważniejsze, nie zamarzł. To jesteśmy uratowani. Tam jest GPS, więc zaraz znajdziemy drogę. A co to jest palmtop? Miał pan o nim opowiedzieć, ale zupełnie o tym zapomnieliśmy. Już zaraz wam opowiem, tylko ustalę. Gdzie jesteśmy? Chwileczkę. No tak, ależ oczywiście. Encyklopedia miała rację. Cały czas kręcimy się w kółko. To nieprawda. Sprawdzałem 3 razy. Posłuchaj chociaż raz. Musimy jechać w tamtą stronę. To może 10 minut drogi stąd. Ale ja naprawdę... Nie dyskutuj. Jedziemy, a profesor opowie wam o palmtopach. Palmtop jest to mały, przenośny, kieszonkowy komputer, który praktycznie mieści nam się w dłoni. Jest taki malutki, jest taki lekki, że możemy go bez problemu zmieścić w naszej kieszeni. Plusem tego typu sprzętu jest to, że w sposób bezproblemowy możemy ściągnąć z internetu, czy też zakupić w internecie dowolne oprogramowanie i zainstalować na naszym palmtopie tego typu soft. Dzięki temu jego funkcjonalność będzie bardzo zbliżona do zwykłych domowych PC-ów. A należy podkreślić, iż jego główną zaletą jest mobilność. To znaczy, możemy w sposób swobodny zabrać go ze sobą, gdziekolwiek idziemy. A czy to prawda, że rozpoznają pismo odręczne? Palmtopy najczęściej obsługujemy rysikiem. Posiadają one ekran dotykowy. W sposób bardzo wygodny, takim specjalnym rysikiem, rysujemy na ekraniku, co chcemy uzyskać. Klikamy na ikonki, wchodzimy do folderów, piszemy odręcznie. Dlaczego piszemy odręcznie? Otóż tego typu sprzęt posiada funkcję rozpoznawania pisma odręcznego. Pat,
Patrzcie! Już chyba widać światła naszego zamku. Ale iluminacja! Jak on romantycznie wygląda, cały ośnieżony. Jak z bajki. Wiedziałem, co robię, zawierając was tutaj. Żeby nie ja... Żeby nie ty? Chyba, żeby nie palmy to, profesora, kochanie ty moje, bo przez ciebie krążyliśmy w kółko jak wilk wokół własnego ogona. Ale z drugiej strony miałeś wspaniały pomysł. Tak romantycznego miejsca na bal ja jeszcze nie widziałam. Naprawdę? Podoba ci się ogonisiu? Wspaniałe. Fajnie, no. Fajnie, nie? Jeszcze jak? Słyszycie muzykę? Ogonisiu, czy możesz mi podać dłoń? Z największą przyjemnością. Nóg nie czuję od tego tańczenia. A mówiłam, że trzeba było ubrać wygodne pantofle, ale nie chciałaś mnie słuchać. No racja, racja, ale przecież księżniczki muszą chodzić w małych pantofelkach. A niby racja. Nigdy bym nie podejrzewała Arlika o takie umiejętności taneczne. A Arlik jest taki męski. Bo Moduś stara się bardzo, ale dla niego 2 i 4 w walcu to samo. Ale ten taniec i wszystkie następne są moje. I żadnych wykrętów, że już obiecałaś Arlikowi czy profesorowi. Modusiu, ale tak nie można. To nawet nie wypada tak robić. Co to znaczy nie wypada? Ja ćwiczyłem przez cały rok. I co mam teraz? Nie tańczyć? Ogonisiu, pójdź w me ramiona, bo zaraz zegar wybije północ. To ja ci życzę, Ogonisiu, wszystkiego najlepszego i żebyś mogła ze mną wytrzymać. Modusiu, kochany, dziękuję. Nie wiem, czy zauważyłeś, że stoimy pod jemiołą. To co z tego? Co? No domyśl się wreszcie, ofiaro! Życzę ci wszystkiego najlepszego. Ja też, Arliku. I pamiętaj, że ja... I że jak zgaśnie światło... Pamiętam. Zgasło. Patrzcie, kochani, już minęła północ. Zaczął się nowy rok. I zobaczcie, jakie cudowne sztuczne ognie. Fantastycznie. Wspaniale. Chodźmy na dwór. Tam dopiero będzie dobrze widać. Idziemy, a później wracamy na bal. I bawimy się do białego rana. Pewnie, że tak. Chodźmy, Szko, idziemy. A ty, Wielka? Idę. Arliku, czy to nie cudowne? Patrz tam. Te zielone kropusze nad naszymi głowami. Cudowne, wspaniałe. W życiu czegoś takiego nie widziałem. O, popatrz, jaka wspaniała kaskada tych purpurowych fajerwerków. Jakie piękne są te niebieskie. Wiecie co? Jestem taka szczęśliwa. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.